Dobrze jest! Mamy to! Ale tutaj zauważyłem, że dosyć dużo nowych przeciwników jest. W sensie są te roboty Eggmana, tylko że w różnych kolorach. Jakiś tutaj wcześniej czerwony, teraz czarny. Aha! Zgubiłem jeden czerwony ring. Gdzie ja go zgubiłem? Pragnę się zapytać, gdzie ja go zgubiłem. Tak czy siak musimy powtórzyć. Bo minuta 45, a ja nie chcę mieć rangi B jak baran. Nie, 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 nie! Tam widziałem coś! Tam coś widziałem! Tam na wprost był czerwony ring, ja to zauważyłem, ja to dostrzegłem. Jeszcze raz. Widzicie? Tam był czerwony ring. Tam był czerwony ring. Ja to zrobię. Ja go zdobędę. Choćbym miał się zesrać. Dokładnie tak. To już mamy zrobione, ale nadal nam czasu brakuje. I 130 ringów musimy mieć. Ale to już... Najważniejsze jest to, że mamy już ogarnięte wszystkie ringi czerwone. Teraz możemy już skupić się tylko i wyłącznie na zwykłych ringach, no i na speedrunowaniu, kurde. Speedrunowaniu, dobra. Następne nowe słowa, kurde, wymyśliłem. Niech ktoś, kurde, zapisuje sobie słowa jakieś głupie, które wymyśliłem. To się zrobi z tego jakiś, kurde, słownik. Aha, teraz mi, kurde, jednego pierścienia zabrakło. A nie, mamy to. Mamy to, bo ja wcześniej to zdobyłem. O kurde, ja pierdziule, ale fajnie. Eskę mamy, super. No myślałem, że mi się to nie zaliczy, kurcze. A to jednak się zaliczyła. A to dobrze, a to dobrze. O, niebieski szmaragd dla nas się odblokował. Super! Fajnie! Możemy zdobyć szmaragd chaosu i tak też zrobimy. Też w ogóle trzeba będzie tego, tego wielkiego koko znaleźć. Bo wypadałoby, wiecie, się jakoś tak trochę zupgrade'ować, nie żeby coś. To ja wiem, pamiątki po Sage, nie musisz mi o tym ciągle mówić, gra. Ja o tym wszystkim wiem. Zrobimy 412. I teraz będziemy mogli polecieć po szmaragd. Chyba on jest w miarę blisko. Z tego co gra podpowiada. Tylko trzeba się teraz do niego dostać. To może być ciekawe. Chwila, moment. O co tu chodzi?
Dobra. Zaraz my się tutaj dostaniemy do góry. Spokojnie. Mówiłem? Mówiłem? Że się dostaniemy? Okej, mamy zebrany szmaragd chaosu. Bardzo się cieszę z tego powodu. A pamiątki po Sage, fajnie, fajnie. I co, moi drodzy? Trzeba będzie następną cyberprzestrzeń znaleźć. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Przepraszam za takie nagłe ZW. Złap spadające kule. Aha! I to tylko jedno miałem złapać? To przecież było kule, czyli w... Ja czegoś tu nie rozumiem. Złap spadające kule. No to kule, czyli dwie kule, a nie jedną kulę. Tam mamy cyberprzestrzeń ogarniętą. Znaczy, jednej rzeczy nam brakuje. Brakuje nam 130 ringów tam. Ja to sobie ogarnę, spokojnie. Tego już nie będę wam pokazywał na wizji. Ja to sobie po prostu ogarnę, no nie? Tak tylko chciałem was poinformować. Dobra, szukamy w takim razie następnej cyberprzestrzeni. Następna cyberprzestrzeń widzę, że już jest tutaj. Południowe lotnisko? Co to jest? Nie rozumiem. To jest jakaś inna cyberprzestrzeń w takim razie. To jest coś, czego ja nie bardzo ogarniam. To trochę jeszcze se... A, znowu te. A, myślałem, że z niego wyleci, kurde, koło zębate. Mój piesek się bardzo źle czuje, moi drodzy. Wiem, że to nie jest nic interesującego, ale tak po prostu chciałem was o tym poinformować. Dobra, tu mamy kolejną cyberprzestrzeń. Zbieramy pamiątki po Sage. Wypadałoby kogoś jeszcze spotkać na naszej drodze. Jakiegoś przeciwnika, który dałby nam... Faktycznie Tom. No, koło zębate. To bym zobaczył, czy to jest chociażby 4-2 cyberprzestrzeń. To może byśmy na szybkości ogarnęli. Jesus! Dobra, robimy inaczej. Pyk, 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 pyk. I będziemy ich wszystkich, kurde, dojeżdżać z różnych kombosów. O, ale dojechany! O, ale pięknie!
Ale pięknie! Oj, ale pięknie dojechani jesteście, kurde kasztany. Dobrze! Pięknie! O! Koło zębate, super! Sprawdzamy. Czy to będzie to? Czy to będzie 4-2? A, gra teraz nie ogarnęła, Paul. Gra teraz nie ogarnęła, więc poczekajmy chwilę. Niech się gra trochę tutaj ogarnie. Chciałem powiedzieć, że gra nie ogarnęła petardy. A wyszło mi, że jednak pały nie ogarnęła. No, swoją drogą pały też nie ogarnęła, no ale to już tak mniejsza. Kurczę! Ja się oddalę może, co? Taki dystansik mały. Już? Z dupy zlazło? Która to będzie cyberprzestrzeń? Mam nadzieję, że 4-2. Ewentualnie pewnie to 4-3 będzie. W najlepszym wypadku. Super! Robimy to. Od razu zrobimy i skończymy po tej cyberprzestrzeni sesję. Niech będzie. Niech trochę dłuższa będzie ta sesja, to wyjdą może z 3-4 odcinki i tyle. Tyle zabawy będzie. Co na nas będzie teraz czekać? Angel Island? Nie, bo City Escape chyba. Wiem, co to jest za poziom. Pamiętam go z... Ale wydaje mi się, że to będzie prościutki poziom. Takie odnoszę dziwne wrażenie. Ponoć ten poziom sobie życzy, żebyśmy 120 ringów zebrali. Postaram się to uczynić. Najdroższy poziomie. Kurde, ale przypał, powiem szczerze. Dobra, to trochę przypałowe było. Bo to się różnie mogło skończyć, prawdę mówiąc. A, jednego ringa żeśmy zagubili. Czerwonego. Gdzie jest czerwony jeden ring? No i minuta 15 musi być. Kurcze. Ale oni się naprawdę teraz ten wysoko cenią z tymi czasami. Masakra w ogóle. No ale teraz to możemy po prostu grzać przed siebie, bo te pierwsze 3 ringi to mamy w małym palcu ogarnięte. W tę stronę żeśmy jeszcze nie lecieli. To jest jakaś nowa strona mocy. Tam na dole coś było, tam na dole na bank był ten czerwony ring. Jestem święcie przekonany. Bierzemy gnoja. Mówiłem?
Dobrze widziałem, że tu kurde jest skubaniec schowany. Ale tak czy siak nie będziemy mieli kurde eski, bo mamy za mały czas. Powinniśmy mieć minutę 15. A my szopka odwalamy w tym momencie. No jesteśmy... spóźnieni. I to bardzo spóźnieni. C teraz mamy rangę, no niby lepiej trochę, ale jednak ja robię ponownie i widzimy się teraz już po tym, jak to ogarnę, no nie? Chyba się udało, chyba się udało. Tak, dobra, minuta 14, ale elegancko, dobrze. Bardzo mi się to podoba. Wiedziałem, że dam radę, ja to czułem. Ja to czułem po prostu, proszę państwa. Bardzo ogólnie fajne soundtracki są w tych cyberprzestrzeniach i ogólnie soundtrack coraz bardziej się rozkręca. Przepraszam, że tego tak nie komentowałem, ale no myślę, że mniej więcej po moich gestach, że ja taki uśmiechnięty, radosny jestem, no to myślę, że kumacie, że tu chodzi o to, że mi się po prostu soundtrack podoba bardzo, no nie? Myślę, że ja nie muszę takich rzeczy tłumaczyć. Jeszcze raz muszę aż kurde luknąć. Bardzo pięknie, wszystko mamy ładnie zrobione. Tam tylko w 4.1 trzeba będzie poprawić, bo trzeba będzie te 130 ileś tych. No, jest to olbrzymie, to prawda. Trzeba będzie tam 130 ileś pierścieni zebrać. Ale najpierw na zakończenie zbierzmy szmaragd. Bo to myślę, że jest teraz też clue tego wszystkiego. Kunoichi! Kunoichi! Jakiś nowy przeciwnik. Ha! A ty kurde gagatku ty! Ja ci dam, kurde, mnie tak atakować, bezczelnie zresztą. Bezczelny typ jesteś, bezczelny typ. Nie podobasz mi się. Kunoichi. Ale przynajmniej będziemy mieli z niego koło zębate do następnych cyberprzestrzeni. Dobrze. Ty kurde, ubieka puściany, ty. No ty parówo, ogarnij się. No kurde, ty ja... Odpierdziel się ode mnie, ty, ja chcę pierścienie na spokojnie zebrać, ty. To jak ja mam go dojechać? Tego śmiecia. Czy on się sklonował jeszcze, co jest? No tego to już kompletnie nie kumam. Chłop w bani coś ma, chłop coś ewidentnie z banią ma. Się nie może zdecydować, czy on jest kurde jedną osobą, czy dwoma. Ty, dojechany został, a elegancko. Dara, idź tam kurde gryźć ziemię, plepsie. Bierzemy kolejny szmaragd. Ale to długa sesja wyjdzie. To chyba w ogóle jest 12 albo 13 sesja już z Sonica Frontiers. A więc sporo trochę bym mógł rzec nawet. No i kurde, super, fajnie. No i kluczyk. Oczywiście pewnie tego gostka bym jeszcze łatwiej pocisnął, gdyby nie fakt, że ja jestem lama jak 150, nie? Dane zapisu, zapisz dane. Ja wiem, że to się zapisuje i tak dalej, ale jednak wolę kurde zapisać. Czemu by nie? 20 godzin gry już mamy. Masakra, moi drodzy, masakra. I mamy dwa szmaragdy chaosu zebrane. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię.
Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodoba wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego w komentarzu, wiadomo o co chodzi. Zapraszam na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. Przede wszystkim na Instagrama chcę was zaprosić, gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli. Na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, live'ach, co tam się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Na Twitterze bardzo często komentuję rzeczy związane z internetem lub jakieś tam moje przemyślenia. Ewentualnie zapraszam was na streamy, ponieważ czasami tam też daję zaproszenie na odcinki, jak i na streamy. A na TikToku daję bardzo często ekskluzywne shortsy, których nie zobaczycie na moim kanale, i też shortsy, które wcześniej lądują na TikToka, a później lądują na moim kanale. To by było na tyle, ja się odmeldowuję, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!